Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Kiedy w noc narodzenia Pańskiego podczas pasterki słuchamy Łukaszowej relacji o narodzinach Mesjasza, może ogarnąć nas zdumienie. Ten, którego od 4000 lat zapowiadali prorocy, na którego tyle wieków oczekiwał naród izraelski, przez wszystkich jest odrzucony. Nie było dla niego miejsca w gospodzie, słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Ten, który jest Panem całego stworzenia, na słowo którego powstały wszelkie byty widzialne i niewidzialne, nie rodzi się w królewskich komnatach, ale w jaskini, chlewie dla zwierząt. Ten, który jest Bogiem i Panem wszechświata całego, ukazuje się światu nie jako władca i król potężnego państwa, ale słabe, bezbronne dziecię. Fascynuje mnie ta prostota Boga, ta Jego niebywała uległość. Za chwilę to kruche dzieciątko zawiśnie na krzyżu, stąpi do piekieł i powstanie z martwych, a potem stanie się malutkim, białym kawałkiem chleba, łamanym przez wielu. Bóg staje się ciałem, a potem hostią. Jezus przychodzi na świat w Betlejem. Hebrajska nazwa tego miasta, podobnie jak jego arabski odpowiednik, oznaczają dom chleba. Gdzie dziś mamy szukać Jezusa? Gdzie nas zaprowadzi anielski chór lub gwiazda Ewangelii? Dziś Betlejem, domem chleba, jest Kościół, a w nim Eucharystia. Jeśli współczujesz maleńkiemu Jezusowi, że musiał leżeć w żłobie między bydlętami i marznąć od zimnego wiatru betlejemskiej groty, idź czym prędzej do kościoła i nie pozwól Jezusowi marznąć na ołtarzu lub w tabernakulum. Przyjmuj Go jak najczęściej w Komunii Świętej i ogrzewaj Jego chłodne rączki i stópki ciepłem własnego serca, rozpalonego żarem miłości. To jest prawdziwe Boże Narodzenie, gdy Jezusa przyjmujemy do domu własnego serca.